Cześć, witajcie we Flight Gear, a w dzisiejszym odcinku powiemy sobie coś o wysokości gęstościowej, o takim pojęciu właśnie używanym w lotnictwie. Zobaczymy sobie, jak tutaj w praktyce wysokość gęstościowa zmienia nam parametry lotu naszego samolotu. I tak, na dzień dobry, definicja, czym jest wysokość gęstościowa? Jest to taka wysokość, no powiedzmy teoretyczna, taka nieistniejąca. Jest to wysokość, na której gęstość powietrza jest równa wartości standardowej według atmosfery właśnie wzorcowej, czy też atmosfery standardowej. No jak to z definicjami bywa, nikt nic nie rozumie, ja też. Także zobaczmy sobie taki wykresik. Tutaj można takie coś znaleźć, ja sobie tutaj wpisałem powiedzmy coś takiego jak właśnie density altitude chart i można tu znaleźć różne takie wykresy. No ja sobie wziąłem na przykład taki dla przykładu. No i mamy tutaj takimi poziomymi, skośnymi liniami podane wysokości, no takie wysokości rzeczywiste można powiedzieć. Mamy wysokość nad poziomem morza, wysokość 1000 stóp, 2000 stóp, 3000 stóp i tak dalej. I to jest nasz pressure altitude, tak? Czyli ta wysokość ciśnieniowa. Wysokość ciśnieniowa oznacza wysokość przy ciśnieniu standardowym, czyli ciśnieniu 1013 hektopaskali, czy też 29,92 cala słupka rtęci. Tak? Czyli tu mamy tymi skośnymi liniami podane te nasze wysokości. Tu mamy skalę temperatur na dole po osi X od minus 18 do 43 stopnie, a tutaj w pionie mamy naszą wysokość ciśnieniową, gdzie jedynka to jest jeszcze razy 1000, czyli to jest 1 to jest 1000 stóp, 2 to jest 2000 stóp i tak dalej. I tutaj z tego właśnie możemy sobie odczytać z tego wykresu, jaka będzie wysokość gęstościowa przy danych warunkach atmosferycznych. Tutaj akurat weźmy sobie pod uwagę tą naszą atmosferę standardową na początek, ale tak w ogóle to musimy jeszcze wiedzieć, co to jest ta atmosfera standardowa, czy też atmosfera wzorcowa. No, można powiedzieć, że jest to właśnie wzór atmosfery, wzór, czyli taki wzorzec, o bardziej atmosfery, nie chodzi o wzór matematyczny, tylko o wzorzec, czyli coś, na czym opierają się wszyscy, że tak powiem, na świecie, na przykład, no dajmy na to w lotnictwie, na przykład konstruktorzy samolotów opierają wszystko na atmosferze wzorcowej, czyli na takiej atmosferze takiej typowej, standardowej, no przyjęto po prostu taki wzorzec po to, żeby mieć jakiś punkt odniesienia, co jest, że tak powiem, normalne, a co jest nienormalne. Czy mamy na przykład jakieś duże odchyły od atmosfery standardowej, czy mamy na przykład zbyt duże temperatury, czy zbyt niskie, czy mamy ciśnienie niskie, czy wysokie, no skąd wiadomo, że ciśnienie jest niskie albo wysokie, no bo właśnie odbiega mocno od atmosfery wzorcowej. No i właśnie atmosfera wzorcowa tutaj definiuje, czym jest, tak? Mam tutaj podane na Wikipedii, że na przykład temperatura to jest 15 stopni Celsjusza i to wszystko jest nad poziomem morza, tak? Na wysokości nad poziomem morza, czyli powiedzmy na wysokości 0. Czyli mamy 15 stopni Celsjusza, mamy tam ciśnienie jako 1013,25 hektopaskala, czyli właśnie 2,992 cala słupka rtęci. Gęstość powietrza właśnie wynosi 1,2255 kg na metr sześcienny. Gęstość powietrza to jest właśnie to, co nas będzie troszkę interesować, czyli właśnie nasza też wysokość gęstościowa to jest właśnie ilość masy powietrza, czyli właśnie w kilogramach na jakąś objętość, tutaj przyjęto metr sześcienny. No i właśnie w atmosferze standardowej jest to 1,22. No i mamy też jeszcze inne parametry, które nas akurat nie będą w tej chwili interesować. No i mamy też gradient temperatury. Tutaj mogę wam od razu powiedzieć, że liczy się to tak, że mamy spadek temperatury o 2 stopnie co każdy 1000 wysokości. Czyli na dzień dobry mamy 15 stopni na wysokości 0, ale gdy mamy wysokość 1000 stóp nad poziomem morza, to nasza temperatura spada o 2 stopnie, czyli mamy 13 stopni Celsjusza na wysokości 1000 stóp i tak dalej, co 2 stopnie będzie nam spadać. Tak samo spada nam ciśnienie tutaj mniej więcej, jest to już w dużym zaokrągleniu, jest to 1 cal słupa rtęci na też 1000 stóp. Także tak wygląda atmosfera wzorcowa, tak? Taki wzór naszej atmosfery. Tak więc tak wygląda nasza atmosfera wzorcowa, czyli taki szablon wzorcowy naszej atmosfery. I tutaj zaznaczono właśnie temperaturę czerwoną linią. Jest to temperatura standardowa, która właśnie zaczyna się w okolicach 15 stopni. Tu akurat dano 16 stopni, no ale powiedzmy jest to wszystko w przybliżeniu, więc się zgadza. No i temperatura spada co 1000 stóp, co 2 stopnie, więc ona nam ucieka w lewo i to widać po tej czerwonej linii. Jest to właśnie podpisane standard temperature, czyli temperatura standardowa. No i jeżeli zobaczymy, że na wysokości na przykład 1000 stóp, gdzie ta temperatura już będzie wynosiła te 13 czy tam 14 stopni i będziemy na wysokości 1000 stóp nad poziomem morza, to mamy właśnie to przecięcie tych dwóch linii czerwonej i tej brązowej. I teraz poprowadzimy sobie to na skalę, zrzutujemy sobie to na skalę wysokości gęstościowej, to też odczytamy, że jest to 1000 stóp. No weźmy sobie 4000 stóp,
przy temperaturze standardowej, która teraz będzie wynosiła coś koło może 7 stopni, to przy 4000 stóp i temperaturze standardowej wysokość gęstościowa także wynosi 4000 stóp. Czyli można powiedzieć, że wysokość gęstościowa jest identyczna z wysokością ciśnieniową przy atmosferze standardowej. Czyli przy temperaturze, tu głównie temperatura gra rolę najwięcej, więc przy temperaturze też standardowej. No i to pokazuje ta czerwona linia, tak, że zawsze na tym skrzyżowaniu zobaczymy, że tu mamy 11 tysięcy i to się pokrywa, tak, jest 11 tysięcy, więc można powiedzieć, że wysokość jest zawsze taka sama. No a co się dzieje, jeżeli nasza, no powiedzmy, pogoda odbiega od atmosfery standardowej, czyli mamy inne ciśnienie i mamy przede wszystkim inną temperaturę. No tutaj kluczową rolę odgrywają wysokie temperatury, jeżeli chodzi o wysokość ciśnieniową, dlatego że to mocno nam pogarsza parametry lotu. I zobaczmy sobie, że mamy na przykład upalny dzień, mamy na przykład 32 stopnie, czyli temperatura mocno odbiega od atmosfery standardowej. Mamy 32 stopnie i no i weźmy poziom morza, tak? Więc połączmy te dwie linie, 32 stopnie, znajdźmy nad poziomem morza. Mamy tutaj przecięcie temperatury i poziomu morza i zrzutujmy to na tutaj wysokość gęstościową i odczytamy, że jesteśmy na wysokości 2000 stóp. Co to oznacza? To oznacza, że w rzeczywistości znajdujemy się nad poziomem morza, ale gęstość powietrza jest taka, jakbyśmy znajdowali się na wysokości 2000 stóp. A to ma wpływ na parametry lotne naszego samolotu, dlatego że od tego zależy w zasadzie praca naszego silnika tłokowego, no bo im wyżej, tym mniej powietrza, więc gorzej będziemy spalać paliwo. Obracające się śmigło też zagarnia mniej powietrza, więc będzie generowało mniejszy ciąg. No i tak samo powietrze im wyżej, tym rzadsze, tym mniejsze ciśnienie wywiera na nasze skrzydła, więc generuje mniejszą siłę nośną. Tak, no i sytuacja oczywiście coraz bardziej będzie się pogarszać przy jeszcze wyższych temperaturach. Weźmy sobie 43 stopnie i poziom morza to będzie tutaj i zrzutujmy to sobie na wysokość gęstościową i mamy tam mniej więcej 3300 powiedzmy stóp wysokości gęstościowej, czyli jeszcze wyżej. Czyli im gorętsza temperatura powietrza, tym nasza wysokość gęstościowa się podnosi. Co oznacza, że powietrze jest coraz rzadsze i pogarsza nam to warunki lotu. No i oczywiście sytuacja się jeszcze bardziej pogarsza, jeżeli tak naprawdę nie startujemy nad poziomem morza, tylko jesteśmy na przykład na wysokości 4000 stóp. Tak, jeżeli weźmiemy sobie temperaturę 32 stopnie i znajdziemy ją na skali 4000 stóp, o tutaj, to będzie przecięcie, i zrzutujemy sobie na wysokość gęstościową i jesteśmy mniej więcej na wysokości 7000 stóp. Więc robi się już spora różnica, tak, między naszymi wysokościami rzeczywistymi, a takimi, jakie odczuje nasz samolot. No i kolejna sprawa to no oczywiście raz, że temperatura ma największy wpływ na naszą wysokość gęstościową, ale także i ciśnienie atmosferyczne. I tu mamy właśnie tabelkę z ciśnieniem atmosferycznym. Tu mamy ciśnienie standardowe 2992. No i zobaczymy, że to nie wpływa na wysokość gęstościową. Mamy 0. Ale jeżeli ciśnienie będzie maleć i na przykład zmaleje nam no 29 cala słupka rtęci, to nam doda wysokość gęstościową o 863 stopy. A jeżeli ciśnienie spadnie na przykład do 28 cala słupka rtęci, no to aż o niecałe 2000 stóp podniesie nam to wysokość gęstościową. No i oczywiście sytuacja się polepsza, jeżeli ciśnienie nam rośnie. Na przykład 31 cala słupka rtęci zmniejszy nam wysokość ciśnieniową prawie o 1000 stóp. Tak, także tutaj też ciśnienie także ma wpływ na naszą wysokość gęstościową. No i zobaczymy sobie w symulatorze też, jak to będzie wyglądało, czy to rzeczywiście symulator oddaje i czy wpływa to na parametry lotne naszego samolotu. Tutaj zobaczmy sobie jeszcze kalkulator. Znalazłem taki bardzo fajny kalkulator, który też właśnie możemy sobie wyliczyć tą wysokość gęstościową. Mamy coś takiego jak właśnie temperaturę powietrza. Wpiszmy sobie na razie temperaturę standardową, czyli 15 stopni. Tutaj mamy wysokość, elewację, dajmy 0, czyli nad poziomem morza. Ale tak, uzupełnijmy jeszcze dew point, czyli punkt rosy. Dajmy na razie 0. I tu widzimy, że jest wilgotność 3,5,9. No, żeby zmniejszyć tą wilgotność, to musielibyśmy dać jakąś ujemną temperaturę punktu rosy. I rzeczywiście wilgotność się zmniejsza. Dajmy, o, już mamy 0,3. No, dajmy jeszcze bardziej, o, minus 80. No, prawie że 0, tak, wilgotność. No i jeszcze ustawmy nasze ciśnienie tutaj w cale słupka rtęci. Tak, cala słupka rtęci 2992, czyli ciśnienie standardowe też. No i mamy naszą tutaj, tak, wszystkie dane co do atmosfery standardowej i widzimy, że wyliczyło nam density altitude, czyli naszą wysokość gęstościową na poziomie 2 stóp. Czyli można powiedzieć, pokrywa się
z 0 stóp. No jest bardzo zbliżone, tak? Jest to prawie, że właśnie wysokość też ciśnieniowa, czyli jest to niemalże to samo, gdy wprowadzimy właśnie parametry atmosfery standardowej. No i też widzimy, że gęstość powietrza jest 1,225 kg na metr sześcienny, czyli właśnie to samo, co podaje Wikipedia przy atmosferze standardowej, 1,225. Także też to się zgadza. No i mamy też ciśnienie absolutne. Tutaj zobaczmy sobie cale subkartęci. Gdzie są cale subkartęci? O, tu są. Tak, i też wynosi właśnie 2,992, czyli tyle samo, co podaliśmy. Tak, także tutaj jest fajny kalkulator. Zobaczymy to sobie jeszcze później. Także tutaj też można się tym pobawić, ale wróćmy teraz do naszego symulatora i wykonamy sobie pewien test właśnie na długość rozbiegu potrzebną do wystartowania samolotem. Weźmiemy sobie lotnisko Eastern Sierra Regional Airport. To jest lotnisko w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia. Tu mamy na mapce jego lokalizację i to się znajduje koło miasteczka Bishop. Takie miasteczko wygląda jak z westernu. I tak, ono ma elewację lotniska 4124. To oznacza, że jest dosyć wysoko, jak na Cessnę. No bo no, można powiedzieć, że lecąc nad poziomem morza, to Cessna mniej więcej no, wykonujemy przelot na takiej wysokości, a tutaj będziemy startować z takiej wysokości 4124 stopy. Dla jeszcze przypomnienia, pułap Cessny to jest około 13 tysięcy stóp, więc można powiedzieć, że mamy jeszcze i tak spory zapas, więc idźmy do symulatora, wybierzmy sobie samolot, tak, jest Cessna i lokalizacja. Ja tutaj już mam wybrane moje lotnisko, jest to Kotikao Kilo Bravo India Hotel i może na sztywno wybiorę sobie pas 7, tak, to będzie ten pas i dajmy lećmy. I jesteśmy w czytaniu, tak się tutaj prezentuje lokalizacja, mamy tutaj fajne górki, bardzo fajna w ogóle lokalizacja, bardzo fajnie to wygląda, ale to też dlatego, że mam wczytaną fotoscenerię i tutaj no, te górki wyglądają bardzo uroczo. Bardzo fajne i ciekawe miejsce. Ale tak, wróćmy tutaj do naszego testu. Najpierw ustawimy sobie atmosferę standardową i zobaczymy, jaki będzie potrzebny długi rozbieg do wystartowania. Jak duży dystans będziemy potrzebowali do tego, żeby uzyskać 60 węzłów, bo przy 60 węzłach bez klap Cessna będzie już zdolna do lotu. Więc najpierw ustawmy sobie pogodę. Ja mam live data teraz, ale ustawmy sobie, zmieńmy to sobie, dajmy sobie manual input. I tak, jeżeli chodzi o wiatr, to zróbmy sobie bezwietrznie, żeby wiatr nie miał tutaj żadnego znaczenia. Tu mamy widoczność, clear, bezchmurnie. No temperatura, tu akurat było mroźny dzień, ale my zrobimy sobie temperaturę wedle standardu ISA, czyli atmosfery wzorcowej. Tutaj jak wiemy 15 stopni to jest na poziomie morza, a im wyżej o 1000 stóp to temperatura spada o 2 stopnie. Więc weźmy kalkulator, z tego można sobie prosto policzyć, że jak weźmiemy 2 stopnie, bo 2 stopnie spada, a jesteśmy na wysokości 4000, tam 120 coś, więc dajmy sobie w przybliżeniu razy 4, to wychodzi nam 8. No i wystarczy teraz od 15, czyli od tej temperatury nad poziomem morza, odjąć 8 stopni i wychodzi nam 7. Więc mamy temperaturę 7 stopni, więc taką temperaturę sobie wpiszmy 0,7. Dalej mamy łamane punkt Rosy. Punkt Rosy dajmy sobie mocno ujemną temperaturę, tak żeby było suche powietrze, dajmy sobie minus 90. No i dalej mamy A altitude, czyli ciśnienie, dajmy sobie standardowe 29, a bez kropki 2992, tak? Tu się pisze bez kropki, po prostu piszemy 2992 w metarze i mamy ciśnienie ustawione, też dajmy apply, to będzie wszystko. Także ustawmy sobie teraz tutaj ciśnienie 2992. OK, jest ustawione. Możemy jeszcze sobie troszkę utrudnić, jeśli chcemy, i obciążyć bardziej nasz samolot. Ja tak zrobię, test wykonam z podobnym obciążeniem. Załóżmy, że tutaj tak lecimy sobie na wycieczkę z przyjaciółmi i jeszcze pakujemy sobie dodatkowo pasażerów. Zabieramy czterech. Powiedzmy mężczyzn ważących około 180 funtów, to będzie chyba około 90 kg. Tutaj paliwo sobie zostawmy bez zmian, czyli widzimy, że nasza waga całkowita to jest 2249 funtów, a masa maksymalna do startu to jest 2400, więc mamy jeszcze zapas.
Jest ok. Wystartujmy teraz silnik. Ale jeszcze hamulec zaciągnę. Ok, silnik pracuje tutaj. Ustawmy też ciśnienie. Jest 2992 standardowe. Dobra. Tak, wysokością się zgadza. Mamy 4100 tam z hakiem, więc jest ok. I teraz jeszcze, jak zmierzyć odległość, jaką przebyliśmy, to weźmy sobie GPS-a tutaj. I tu mamy coś takiego jak odometer, czyli dystans, tak, to jest taki drogomierz po polsku mówiąc, czyli dystans, jaki przebyliśmy. W tej chwili 0,0 jest ok. Zobaczymy, jaki dystans będę potrzebował, żeby tak tutaj uzyskać 60 węzłów przy atmosferze standardowej na wysokości 4124 stopy. Włączę jeszcze sobie mapkę w przeglądarce. Tak, tutaj widzimy sytuację z góry, jak to wszystko wygląda, gdzie jesteśmy, tak, jesteśmy na progu pasa. No i zobaczymy też przy uzyskaniu 60 węzłów prędkości, w którym miejscu pasa będziemy się znajdować. Dobra. OK. Dajmy sobie tab, żeby zmienić na sterowanie myszką. Ja będę sterował tutaj myszką. Nie mam podpiętych wolantów na ten test. Dajmy sobie Shift B. Hamulec zwolniony. Page up. Pełny ciąg. I teraz tutaj trzymam lewy przycisk myszy, żeby sterować przednim kołem, czy też sterem kierunku, żeby móc tutaj trzymać się środka pasa. I trzymamy się środka pasa. I czekamy na uzyskanie 60 węzłów. No troszkę gorzej się samolot rozpędza ze względu na czterech pasażerów. Przeważnie latam z jedną osobą, z pilotem. Ale ok, mamy prawie 60, jest 60, tak? Dałem pauzę. I zobaczmy odometer. Odometer wskazuje 0,3 mile morskie, czyli taki dystans potrzebowaliśmy, żeby uzyskać 60 węzłów. Zobaczmy też sobie tutaj na naszą mapkę i widzimy, no jesteśmy przed tutaj skrzyżowaniem, przed zjazdem na drogę kołowania. Tu rzeczywiście jest ten zjazd, więc jesteśmy tutaj przed tym zjazdem jeszcze. Dobrze, odpauzuję i możemy tutaj wzbić się w powietrze. Zobaczmy, jak tutaj lata się w takiej atmosferze standardowej z obciążeniem czterech ludzi. No dajmy tak wznoszenie 500 stóp, ok. No prędkość jest 75 węzłów przy takim wznoszeniu, więc jest w porządku, tak? Można tutaj w miarę latać, można się wznosić, nie jest aż tak ciężko. No i tak, zapamiętaliśmy sobie, że mieliśmy na odometerze 0,3 mile morskie rozbiegu. Zróbmy sobie drugi test. Dobrze, jestem znowuż na tym samym lotnisku, na tym samym pasie. Zobaczmy sobie mapę w przeglądarce. I też jesteśmy, tak, jesteśmy ustawieni na tym samym pasie. No i tak samo, weźmy sobie na razie obciążenie ładunek, załadujmy sobie czterema ludźmi o wadze 180 kg mniej więcej. Dobrze. No to ciężko uzyskać to tymi suwakami, ale postaram się mniej więcej dać taką samą wagę, żeby nie było. Dobrze, 179 kg, nie kilogram, tylko funtów. Paliwo taka sama ilość, no i gross weight 2249, ok. Także mamy mniej więcej zbliżoną wagę, ale też zmienimy sobie teraz pogodę w taki sposób, że utrudnimy sobie sytuację. Dajmy sobie tutaj też manual input i tak, najpierw wiatr. Wiatr dajemy 0. I tak, temperatura, jak tu sobie zrobić źle, żeby sobie zrobić źle, dajemy sobie bardzo upalną temperaturę, dajmy sobie może 38 stopni Celsjusza,
No, czyli też nie jakaś temperatura z kosmosu, ale taka, no, bywa taka temperatura też, więc nie jest to nic wymyślonego. I też, żeby sobie jeszcze bardziej pogorszyć sytuację, zróbmy sobie też punkt Rosy. Temperatura punktu Rosy też 38 stopni Celsjusza. To oznacza, że wilgotność będzie wynosiła 100%, czyli będzie bardzo wilgotne powietrze, co także pogorszy nam sytuację. No i dalej wysokościomierz, czyli jeszcze bardziej możemy pogorszyć naszą sytuację. Damy sobie 28 cali subkartenci, też żeby to nie było jakieś kosmicznie niskie ciśnienie, ale takie no po prostu niskie ciśnienie 28 cala subkartenci. No i w sumie to tyle, dajmy apply. OK. No widzimy, że nawet widoczność nam się tutaj pogorszyła. Hello pasażerowie. Dobrze, ustawmy sobie teraz wysokościomierz na 28. 28. Dobrze, uruchommy silnik autostartem, ale jeszcze z hamulcem. Dobrze, zwiększmy obroty. I jeszcze tu sobie na autopilocie ustawmy ciśnienie 2800. Ok, może troszkę to przyspieszmy, 2,8. Jest 2800. Podnieśmy widok. Dobrze, i zobaczymy teraz, jak bardzo dużego dystansu będziemy potrzebowali, żeby uzyskać także 60 węzłów przy bardzo gorącym dniu. Więc dajemy też tutaj, jeszcze włączmy sobie GPS-a, żebyśmy widzieli nasz odometer. Dobra. Shift B, hamulec zwolniony, page up i tabulator, krzyżyk na drogę, żeby sterować myszką i trzymamy się środka pasa. No, dużo gorzej to idzie, już to widać. Ślamazarnie się rozpędza. Już widzę to skrzyżowanie. Tak, mijamy skrzyżowanie. I mijamy pas jeszcze kolejny i zbliżamy się do 60 węzłów. Tak, jest 60 węzłów. No i zobaczmy sobie dystans, jaki pokonaliśmy. 0,5 mil morskich. Tak, a wcześniej mieliśmy 0,3, czyli aż o 0,2 mile morskie, prawie o połowę nam się wydłuża dystans potrzebny do rozbiegu przy no, bardzo gorącym powietrzu, przy dużej wilgotności i przy niskim ciśnieniu. Zobaczmy sobie jeszcze sytuację na mapce. O, tak to wygląda. Wcześniej byliśmy mniej więcej w tym miejscu już byliśmy zdolni do lotu. Tak, mieliśmy 60 węzłów. A tutaj prawie, że dwukrotnie nam się wydłuża dystans i dopiero w tym miejscu jesteśmy zdolni do lotu. Tutaj akurat zagrożenia nie było, bo mamy bardzo długi pas, około chyba tam ponad 2 km, więc i tak nam wystarczył, ale jeżeli byśmy startowali z dosyć krótkiego pasa, no to miałoby to już dosyć duże znaczenie, no bo co, możemy sobie pomyśleć, że wszystko jest cacy, bo mamy wysokość, to nie wiem czemu mi się ciśnienie zmieniło, mamy 28... 0,0. Tak, można pomyśleć, że jesteśmy na wysokości 4100, więc wszystko gra. Nie jesteśmy zbyt mocno obciążeni. No jesteśmy obciążeni, ale jeszcze nie przekraczamy tak masy startowej, więc można powiedzieć, że wszystko jest ok. Ale jednak ok nie jest, bo nam się mocno tutaj wydłuża rozbieg, jak i też parametry lotne naszego samolotu są dużo gorsze. Ja tutaj już wystartuję. Tak, zobaczmy jak tutaj da radę latać. No spróbujmy 500 stóp utrzymać prędkość pionową. I widzimy, że no jest ciężko, tracę już prędkość, a nawet 500 stóp nie mogę utrzymać wzbijania.
No po prostu parametry lotne naszego samolotu są dużo, dużo gorsze. Okej, zobaczmy, dlaczego tak się dzieje. Zobaczmy nasz kalkulator. Co my tutaj sobie zrobiliśmy? Zrobiliśmy sobie wielkie kuku, bo tak, daliśmy sobie 38 stopni Celsjusza, jeżeli chodzi o temperaturę powietrza. Punkt Rosy też daliśmy 38 stopni, czyli dało nam to 100% wilgotności powietrza. Ciśnienie sobie zmniejszyliśmy do 28 cali słupka rtęci i startowaliśmy z elewacji lotniska 4100, chyba tam 24 było. OK. Zobaczmy, jakie otrzymaliśmy rezultaty. Gęstość powietrza spadła, tam było 1,2 przy atmosferze standardowej, a tu mamy 0,8 kg, czy też 0,9 w zaokrągleniu kilograma na metr sześcienny. Zobaczmy wysokość gęstościową, najważniejszy parametr, 10 700 stóp. I to jest właśnie, że tak powiem, tragedia. To jest to, co nas doprowadziło do tego, że nasz samolot ledwo lata. A to dlatego, że tak naprawdę lecimy w powietrzu takim, jakbyśmy byli na wysokości 10 700 stóp przy standardowej atmosferze. Czyli nasz samolot zachowuje się tak, jakby już miał pułap prawie 11 000 stóp, gdzie jego ceiling to jest powiedzmy 13 000 stóp około, więc już zbliżamy się do jego górnych możliwości wytrzymałości lotnych tego samolotu. Tak, samolot zachowuje się tak, jakby latał w gęstości powietrza na wysokości 10 700 stóp. No i tak rzeczywiście odwzorowuje to flight gear. Ja tutaj nawet się teraz nie wzbijam, a moja prędkość jest bardzo niska. Tutaj ledwo mogę co się wzbijać. Nos samolotu, jak widać na tutaj sztucznym horyzoncie, jest zadarty do góry, a praktycznie się nie wzbijam. Więc tutaj naprawdę bardzo ciężko się lata w takiej atmosferze, gdzie jest bardzo gorąco, bardzo duża wilgotność i jeszcze sobie obniżyliśmy ciśnienie. No, próbuję tu wejść w zakręt i już tracę wysokość i prędkość. No tylko lekko zacznę się wzbijać i od razu tracę mocno prędkość. Jeszcze sobie wypróbuję autopilota, czy on tutaj da radę coś latać. No bardzo ciężko jest teraz się podnieść do góry. Oczywiście samolot oderwał się od ziemi, myślę, że z tego powodu, że jest ground effect tak zwany, tak, efekt ziemi, który powoduje, że dodaje nam to siły nośnej, jeżeli lecimy nisko ziemi, więc samolot jest w stanie oderwać się od ziemi, ale już wejść na wyższy pułap lotu, to już jest tutaj bardzo ciężko. Dajmy sobie autopilota, niech trzyma heading, dajmy alt, niech trzyma wysokość, o niedobrze, niedobrze, zdążysz, no już prawie przeciągnięcie było, nie, przeciągnie, dajmy VS w dół, bo przeciągnie zaraz, no lecę na krawędzi przeciągnięcia, jest źle, ok, nabieram troszkę prędkości, ale zaraz się roztrzaskam o glebę. Wyzerujmy. No panie, zeruj, zeruj. Dobrze, dajmy wzbijanie 300 stóp na minutę. No, czyli niewiele. Zaraz o drzewa zahaczę. No jest 300 stóp na minutę, ale moja prędkość już spada. Tak, czyli nawet 300 stóp na minutę jest się ciężko wzbijać. Zejdźmy do 200. Okay, mam 70 węzłów. No jakoś 200 stóp na minutę da się jeszcze wzbijać, tak? Czyli musimy bardzo ostrożnie, bardzo pomału się wzbijać, żeby w ogóle móc tutaj jeszcze się wzbić na jakąś wysokość.
mimo że jesteśmy no na 4000, mamy teraz 4500 stóp wysokości, czyli można powiedzieć, że dla cesty jest to jeszcze spokojny zapas, żeby można było się wzbić jeszcze wyżej. Ale niestety, przez to, że mamy wysokość gęstościową już prawie 11 tysięcy, no w sumie tak, w sumie już mamy ponad 11 tysięcy, to jest bardzo ciężko temu samolotowi latać. I już tracę prędkość i znowuż grozi mi to przeciągnięciem. Zejdę na 100 stóp na minutę wzbijania, no bo niestety przeciągnę. Więc tutaj bardzo ciężko się wzbijać. Oczywiście, co należy jeszcze zrobić, to odciąć mieszankę. W tej chwili mam tutaj 97%. Zobaczę, czy dostanę mocy. Tak, troszkę moc mi wzrasta. Ale już nie wzrasta. Więc jakoś tam 89% mieszanki. To jest taki pik tutaj obrotów silnika, więc też za dużo odcięcie, zbyt dużo mieszanki nie pomaga. Tak, także należy pamiętać, że po prostu latając takimi samolotami tłokowymi, śmigłowymi, z silnikiem tłokowym, no musimy uważać na wysokie temperatury, bo po prostu nam tutaj wzrasta wysokość gęstościowa, co utrudnia nam lot i no, powoduje wręcz, może nawet spowodować, że lot będzie niemożliwy, gdybym startował z jeszcze wyższego lotniska, albo jeszcze bardziej obciążyłbym sobie samolot, tak, do tej masy startowej, do tak, żeby było jeszcze, jak tutaj mamy, jaką mamy masę startową, 2400, jakbym to obciążył jeszcze bardziej ten samolot do 2400 funtów, byłoby jeszcze gorzej, mógłbym już praktycznie chyba w ogóle nie móc wzbić się wyżej w powietrze. A nawet teraz jest bardzo ciężko. Także to tyle będzie w tym odcinku. Myślę, że to przybliżyłem wam temat wysokości gęstościowej i jaki to ma wpływ na parametry lotne samolotu. No i oczywiście polecam pobawić się samemu i też fajnie to widać, że FlightGear oddaje tutaj realia tej wysokości gęstościowej i parametrów lotnych samolotu przy takich warunkach atmosferycznych. Także to tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Cześć wam!